Szanowni Państwo, dzień dobry. Edukatorzy, a także pracownicy, edukatorki i pracownice Szkoły Głównej Handlowej, koleżanki i koledzy dyskutanci. Dzisiaj tutaj, w tym właśnie gronie, w miejscu, tym szanownym, szacownym miejscu, jakim jest Szkoła Główna Handlowa, jesteśmy po to, aby zbadać pogląd, że etyka w organizacji to nic innego jak tylko fasada. Temat określa sedno obowiązków etycznych i funkcjonowania jakiejkolwiek organizacji, jak nam się wydaje. I tu przypomnę, że kodeks etyki SGH opiera się na kluczowych wartościach, a są to profesjonalizm, współpraca, uczciwość, szacunek i prawda. Z wartości tych wynikają zasady realizowane w praktyce. I etyka definiowana jako system zasad moralnych kierujących ludzkim zachowaniem ma ogromne znaczenie w sferze każdej organizacji, nie tylko Szkoły Głównej Handlowej, i w prawie każdej organizacji te wartości są oznaczone. Opieramy się na standardach etycznych, aby kształtować nasze procesy decyzyjne, budować zaufanie wśród interesariuszy, ostatecznie wspierać harmonijne i sprawiedliwe społeczeństwo. Utrzymuje się jednak sceptycyzm co do autentyczności i skuteczności praktyk etycznych w organizacjach. Żyjemy bowiem w czasach, gdy skandale korupcyjne i inne są zamiatane pod dywan, pomimo że są odkrywane. Co jest tego powodem? Można zadać pytanie. W trakcie tej debaty z tym szacownym gronem będziemy badać różne punkty widzenia na właśnie omawiany temat. Zagłębiając się, mamy taką nadzieję, w stymulującą intelektualnie debatę, pozostańmy otwarci na różne punkty widzenia, które zostaną tutaj przedstawione, co pragnę podkreślić, a przy okazji wiedząc też, że uczestniczki i uczestnicy tej dyskusji dążą do głębszego zrozumienia złożonej relacji pomiędzy etyką a organizacjami, nie przedstawiają też swoich osobistych poglądów czy dylematów. Tak więc w duchu uczelnianych, intelektualnych dociekań, pełnych szacunku, wyruszamy w podróż, która potrwa półtorej godziny, aby wspólnie rzucić światło na fundamentalne pytanie, czy etyka w organizacji to tylko fasada. Koleżanki i koledzy dyskutanci, szanowne panie, szanowni panowie, czy etyka w organizacji to tylko fasada, czy jesteś za bądź przeciw? I ruszymy z oceną tej właśnie tezy poprzez aplikację. Poproszę o pokazanie QR kodu na ekranie. Jeśli Państwo zbliżycie w aparatach swoich smartfonów ten QR kod, powinnyście się przenieść do głosowania i można zagłosować na tę właśnie tezę, a my powinniśmy nawet zobaczyć wynik. Jeśli ten wynik będzie nam znany, to ja przy najbliższej okazji go zaprezentuję, bądź też poczekamy, aby zwiększyć suspens, poczekamy do końca dyskusji, debaty, po to, aby zobaczyć, w jaki sposób oba zespoły przekonały Państwa do swoich racji. W debacie biorą udział zespoły propozycji oraz opozycji. Role ich wydają się jasne, jak to w debacie oksfordzkiej. W przypadku naszej zespół propozycji składa się z trzech głównych mówczyń, a opozycji mówców. I pozwólcie Państwo, że przedstawię. Agnieszka Jaraczewska, doświadczony menadżer, felicytator, trener biznesu i konsultant behawioralny z wszechstronnym doświadczeniem w zarządzaniu zespołami, obecnie na stanowisku senior consultant trainer w Talent Chase. Witamy koleżankę. Izabela Dyjakowska, ekspertka zrównoważonego rozwoju, trenerka kompetencji społecznych, współtwórczyni i mentorka ruchu wolontariatu pracowniczego w Polsce z doświadczeniem pracy z NGO, administracją i biznesem, prezes Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego. A także Magda Andrzejczuk, dyrektorka do spraw ESG w Departamencie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w mBanku, wcześniej menedżerka ESG i Sustainability w Allegro, wcześniej związana z Agorą i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Po stronie opozycji doktor habilitowany Piotr Wachowiak,
profesor i rektor Szkoły Głównej Handlowej oraz dyrektor Instytutu Zarządzania SGH, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, specjalizuje się w problematyce ESG i zarządzania ludźmi w organizacji. Profesor Andrzej Blikle, honorowy prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Firm Rodzinnych i Rady Fundacji Centrum imienia Adama Smitha, dyplomowany mistrz cukierniczy, przez 2 dekady kierował firmą A. Blikle, dziś członek jej Rady Nadzorczej, profesor zwyczajny w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. A także Paweł Niziński, założyciel i CEO Good Brand Better w Polsce, country partner ruchu B Corp w Polsce, wykładowca w dziedzinie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, inicjator Polish Diversity Chamber of Commerce, wydawca projektu CR Navigator, B Navigator. Pozwólcie teraz, szanowni państwo, że przypomnę zasady naszej debaty. Wystąpienie zacznie zespół propozycji i wystąpienia będą naprzemienne i wszystkie potrwają 7 minut. Na 30 sekund przed końcem mamy sygnał informacyjny, że mówczyni albo mówca zbliża się do końca. Po 7 minutach będziemy mieć sygnał kończący. Można nie przerywać wtedy zdania, ale wypowiedź powinna zostać skrócona maksymalnie wtedy do 10 sekund. Podczas wypowiedzi można zadawać drugiej stronie pytanie albo zgłaszać informacje i to są 2 takie informacje albo 2 pytania w ciągu jednej wypowiedzi. Sygnalizuje się to przez podniesienie ręki i wtedy osoba, która ma głos, może przyjąć bądź odrzucić pytanie, przyjąć czy informację, a przyjęcie może nastąpić w tym momencie, można poczekać z przyjęciem pytania lub z przyjęciem informacji. Do końca frazy albo nawet na koniec wypowiedzi czy do końca akapitu. Można także skorzystać z formuły ad vocem. To jest krótkie kontrwystąpienie następujące od razu po skończonym właśnie przemówieniu. Trwa maksymalnie 1 minutę. Może go zgłosić mówca albo mówczyni, który przemawia. Nie może go zgłosić mówca albo mówczyni, który przemawia następny w kolejności. Nie można go zgłosić podczas przemówień ostatnich mówców, ale można zgłosić ad vocem do ad vocem również. Czy to jest jasne? Mam nadzieję, że to jest jasne. Zresztą komunikowaliśmy się koleżanki i koledzy wcześniej w tej sprawie i to było zrozumiałe, ale też dla państwa wiedzy podaję te informacje. Rolą publiczności jest to, aby oceniać, przysłuchiwać się i oceniać dokładnie wartość merytoryczną wypowiedzi, a także wartość retoryczną i wierność tematowi. Choć otrzymanie się swojej roli i umiejętne reagowanie na wypowiedzi i pytania oponentek albo oponentów. Oczywiście, pokazujemy jeszcze raz, bo jeśli nie zadziałał z tamtej odległości, sugeruję, aby podejść. Tak, 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 właśnie. Można podejść. Widzę, że niektórzy z państwa jeszcze nie zdążyli zeskanować kodu, więc jak najbardziej zapraszamy bliżej. Proszę się nie krępować. A ja tylko dokończę, że publiczność negatywnie ocenia brak inwokacji w wypowiedziach, argumenty ad personam i ignorowanie pytań drużyny przeciwnej bądź zabieranie głosu bez zezwolenia. I debata będzie oceniana później w ten sam sposób przez państwa za pomocą aplikacji. Publiczność także może wesprzeć na zakończenie debaty jedną z 2 stron, wtedy przez podniesienie ręki daje nam sygnał i wtedy będziecie mieć państwo 2 minuty na komentarz, wypowiedź ze swojej strony i opowiedzenie się po jednej albo po drugiej stronie dyskusji. Wydaje mi się, że wszystko jest już jasne i możemy rozpocząć. Justyna Kozera jest sekretarzem debaty, będzie mi pomagać. Ja nazywam się Paweł Oksanowicz, jestem dziennikarzem i mam wielką przyjemność w tym zaszczytnym gronie być razem z państwem i poprowadzić debatę jako marszałek. Tak więc rozpoczynajmy od strony propozycji tezy. Koleżanko Agnieszko, udzielam pani głosu. Dziękuję bardzo. Szanowny marszałku, droga publiczności,
także czcigodni koledzy, oponenci. W imieniu naszej drużyny dziękuję za zaproszenie do udziału w tej debacie oksfordzkiej. W takim miejscu, jakim jest Szkoła Główna Handlowa, rozmowa o etyce w organizacji, a jest to uczelnia, która kształci przyszłe elity biznesu, więc to jest to miejsce, w którym naprawdę warto o tym rozmawiać. Zaszczyt duży, chociaż dla naszej drużyny spore wyzwanie, obrona tezy, że etyka w organizacji to tylko fasada. I pozwolą Państwo, że przedstawię, jak nasz zespół definiuje i rozumie tę tezę. Najpierw patrząc przez poszczególne terminy. Etyka jest rozumiana przez nas jako sposób działania w danym środowisku. Tak bardzo potoczne rozumienie. Etyka dotyczy uznawanych i praktykowanych w danym środowisku norm postępowania. Organizację rozumiem bardzo szeroko, tak jak w teorii zarządzania, formy organizacji, takie jak organizacje społeczne, organizacje gospodarcze czy organizacje non-profit. I w takich obszarach będziemy też pokazywać przykłady. Natomiast fasada, w tej tezie etyka w organizacji to tylko fasada, jest słowem kluczem. I patrząc na główne źródło słów, tak naprawdę jest z architektury ten źródło słów, fasada to ozdobna, efektowna elewacja budynku. Często nawet monumentalna, pełniąca funkcje reprezentujące wobec całości, przez to wyróżniająca się spośród pozostałych elementów, może swoim charakterem nawiązywać do przeszłości, tradycji, ale również może posiadać charakter nowoczesny. Zatem to taka piękna metafora będzie dla nas, że etyka w organizacji jest fasadą, czyli odnosi się do kierunku, pokazuje, co jest w organizacji ważne i wyróżniające, co reprezentuje to, czym jest organizacja. Wiem, że etyka w organizacji zawarta jest w kodeksach etycznych, tak, i buduje się w oparciu o ustalone wartości przyjmowane przez członków danej społeczności, tak jak na przykład już tutaj były wymieniane wartości obecne w kodeksie etyki pracowników SGH, piękne wartości takie jak prawda, profesjonalizm, szacunek, współpraca, uczciwość. Więc to jest nasze rozumienie tego terminu fasada i tezy etyka w organizacji to tylko fasada. Zdajemy sobie sprawę, że są również inne znaczenia tego terminu fasada. Nawet w gwarze więziennej fasada to twarz na przykład, a w potocznym rozumieniu to coś takiego pozornego. Natomiast takie rozumienie fasady jako czegoś pozornego wskazywałoby na takie cyniczne podejście do debaty i sformułowanie tezy, że etyka w organizacji to tylko fasada, więc my tutaj patrzymy na fasadę w tym głównym rozumieniu tego terminu. I omówimy przykłady sytuacji, w których ta mocna fasada niekiedy pęka. Ukazuje się słabość ludzkiego charakteru, bo tak naprawdę organizacja co ludzie. To nie jest samodzielny, ontologicznie byt. Tak? Następuje jakieś sprzeniewierzenie się zasadom etycznym, co mogłoby sprawiać, że cynicznie ktoś mógłby sformułować jednak wniosek, że etyka to dokonać takiego nieuprawnionego uogólnienia na wszystkie organizacje. W mojej części wystąpienia chciałabym podać takiego przykład ze świata biznesu, dosyć znany jako nieetyczne działanie, związane z biotechnologicznym startupem Theranos. Wszyscy znają Elizabeth Holmes, która była twarzą i założycielką. Organizacja, która była tym świętym graalem badań medycznych, a bardzo kiepsko skończyła. Firma proponowała teoretyczne, takie nowatorskie urządzenia do badania krwi, jednej kropli, bardzo kompleksowych badań. Natomiast testy pokazały, że technologia jest bardzo zawodna i działa tylko w 12 na 100 przypadki. Było to bardzo, bardzo ukrywane przez firmę. Natomiast po śledztwie The Wall Street Journal, który tak naprawdę uznał to, co mówią i sprawdził to, co zgłaszają sygnaliści, wyszło na jaw wielkie oszustwo.
Konsekwencją było postępowanie sądowe i w listopadzie 2022 sąd skazał Elizabeth Holmes na 11 lat więzienia. I tak warto zobaczyć, co tu nie zadziałało, co było nie tak w tej całej sytuacji, bo oczywiście defraudacja, tak, oszustwo wobec inwestorów, działanie nieetyczne. Ale przyjrzyjmy się tak naprawdę jeszcze innym elementom, oczywistym, tak jak nieuczciwość wobec pacjentów czy lekarzy, chociaż tu nie postawiono zarzutów karnych. Natomiast to, co również nie zadziałało w tej sytuacji, to był tak naprawdę brak reakcji organów kontrolnych na zgłoszenia sygnalistów, brak reakcji regulatorów medycznych. Również bardzo taką ślepą liczką była wiara w przekaz PR-owy bez sprawdzenia przez znane osobistości, które sobą tak naprawdę uwiarygodniały te firmy. Były to naprawdę znane osoby typu Henry Kissinger, George Shultz czy Rupert Murdoch. To były osoby, które zachłysnęły się wizją bez sprawdzenia tej rzetelności, profesjonalizmu badań, które miałyby stać za tym nowym wynalazkiem. Również media bardzo mocno uwiarygodniały Elizabeth Holmes, umieszczając ją na głównych, na pierwszych okładkach, na okładkach gazet najbardziej znanych, takich jak Fortune czy New Yorker, Forbes. Naprawdę mocno to również tutaj nie zagrało. I to, co jest ważne, również nie zagrało to, co jest bardzo znane w świecie startupów, czyli fake it to make it. Bardzo pokazanie takiego, że nieważne jakie są testy, tym gorzej dla testów, jeśli nie popierają naszej tezy. I tak naprawdę zabrakło tej fasady, zabrakło transparentności, zabrakło tych wartości i zgodności z prawem, do których firma powinna się odwołać. I żeby tak naprawdę fasada trzymała się mocno, oprócz deklaracji wartości, obecności kodeksów etycznych, polityki ESG, warto, żeby każdy patrzył na etykę w organizacji jako na to, ku czemu dążymy, po co jest nieważne samo w sobie, bo bez etyki, bez ludzi, którzy działają zasadami, samo się nic nie zrobi. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy koleżance Agnieszce. Zaznaczamy o właśnie to brawami podziękowania, tak? Trzeba przyznać, że to najtrudniejsza rola, rozpocząć całość. Znaleźć, nadać tempo i nadać poziom argumentacji. Także bardzo dziękujemy. Nieznaczne przekroczenie czasu, które zaznaczyliśmy, mam nadzieję, że nie spowodowało dużego wyrzutu stresu u koleżanki Agnieszki. Drużyna opozycji przebacza głosem pierwszego mówcy. Szanowny kolego, dostojny rektorze, to rzadka okazja, żeby zwrócić się właśnie do pana rektora, szanowny kolega, dlatego wykorzystuję ją. Zawsze można. Zapraszamy. Ja chciałbym podziękować koleżance, bo w zasadzie nas wyręczyła. Czas start. Bo tak już włączyłem, 16 sekund mówię, bo no, te argumenty przytoczone przez panią no, potwierdzają jednak, że to etyka w organizacji to nie fasada, że to jest bardzo ważny element działania organizacji. Pani powiedziała, etyka to normy. Ja oczywiście z tym się zgadzam, że etyka to normy. Ale według mnie etyka to jest głównie wartości, bo normy to jest już realizacja tych wartości. Jednak jeżeli chcemy mieć zintegrowanych pracowników, zintegrowany zespół, który osiąga sukcesy, to musimy ten zespół, tak jak zrobiliśmy na SGH, integrować wokół wartości. I tu odwołam się do naszego absolwenta, a mianowicie do pana doktora Sławomira Lachowskiego, pierwszego prezesa mBanku, który według mnie napisał świetną książkę, która wystarczy przeczytać tą książkę i udowadniamy, że etyka w organizacji to nie fasada. I jeszcze lepszy jest tytuł tej książki.
A mianowicie droga ważniejsza niż cel. Jeżeli chcemy osiągnąć określony cel, to musimy iść drogą z ludźmi. Pani powiedziała, że w organizacji ludzie są najważniejsi. Kapitał to ściągnięte ode mnie, bo ja o tym mówię cały czas. I my musimy z tymi ludźmi pokonywać tą drogę. A będziemy pokonywać tę drogę, jeżeli, proszę Państwa, będziemy skoncentrowani wobec wartości. Tu trochę mnie zabolało, bo Pani powiedziała, że na SGH to są te piękne wartości, jak profesjonalizm, prawda, współpraca, szacunek, uczciwość. Ale to nie w tym rzecz, proszę Państwa, czy one są piękne, czy brzydkie. Natomiast one muszą być stosowane przez nas wszystkich. A będą stosowane, jeżeli zostaną wypracowane przez wszystkich pracowników. My na SGH spędziliśmy pół roku, i tu świadkiem jest profesor Grzegorz, albo nawet więcej, nad, po pierwsze, jakie to są wartości, a po drugie, jak my będziemy rozumieli te wartości. Bo niby to jest oczywista prawda, uczciwość, szacunek, profesjonalizm, współpraca. No to każdy z nas rozumie. Ale my musimy rozumieć tak samo. I ten kodeks etyki, który został doceniony przez praktykę gospodarczą, dlatego też musimy się nim pochwalić, bo tak nieskromnie powiem, że to jest wspólne nasze dziecko z profesorem Grzegorzem i z innymi oczywiście. Proszę zobaczyć, że w tym kodeksie nie ma ani jednego paragrafu, bo to nie o to chodzi, żeby to był paragraf paragrafem poganiany. Tu są wartości, jak rozumiemy te wartości, jak będziemy postępować zgodnie z tymi wartościami i co ważne, to jest poradnik etyki, który jest cały czas uzupełniany, żebyśmy my wiedzieli na SGH, czy postępujemy zgodnie z tymi wartościami, czy też nie. Ten kodeks etyki nam cały czas towarzyszy i to jest ładny kompas, bo on nam pokazuje drogę. Właśnie te wartości mają, proszę Państwa, pokazywać nam drogę. Przepraszam, kolego, strona propozycji zgłasza pytanie. Czy? Tak, ja chciałam się upewnić, czyli mam rozumieć, że tutaj jest... Chwileczkę, zanim zadamy pytanie. Czy kolega zgadza się na pytanie? A jak ja mogę się od pani nie zgodzić na pytanie? Tak założyłam, że tutaj kolega na pewno zgodzi się na to pytanie. Chciałam dopytać, czyli to jest mamy... trochę taka randka w ciemno, ale proszę. Chciałam tak założyć, że mamy tutaj zgodność, rozumiem, w takim rozumieniu, że kodeks etyczny, na przykład tutaj SGH, jest tą taką fasadą, gdzie jest wszystko zawarte, te nie. wartości, ale najważniejsza jest później ta realizacja tego, co jest w kodeksie, który pokazuje, co jest ważne. To jest tą taką monumentem, który pokazuje. Droga koleżanko, ja wiem, że ty chcesz mnie wciągnąć, żebym wypowiedział słowo fasada, ale ja nie dam się. Kodeks etyki, to jak powiedziałem, to jest kompas. Jak ktoś żegluje, to wie, że to jest najważniejsze urządzenie na statku, bo dzięki temu urządzeniu wiemy, jak płynąć. Mamy w herbie SGH, proszę, za paniami, czy tutaj wspaniały żaglowiec, prawda? I my musimy wiedzieć, jesteśmy 117 lat na oceanie wiedzy i my musimy wiedzieć, dokąd płynąć. I właśnie dzięki temu kodeksowi wiemy, dokąd płynąć. Są wiele przykładów, chociażby przykład Volkswagena nagłośniony,
gdzie brak zasad etycznych, brak tej społecznej odpowiedzialności, firmę doprowadził prawie do bankructwa. Taką znaną firmę, jedną z większych firm. Konsumenci coraz bardziej zwracają uwagę na społeczną odpowiedzialność. Jeżeli firmy nie postępują zgodnie z etyką, zgodnie z wartościami, to mają trudne możliwości konkurowania ze sobą. My nie chcemy jako konsumenci już kupować produktów, gdzie wykorzystuje się do pracy dzieci, gdzie firmy nas okłamują. A więc naprawdę ta etyka staje się, można powiedzieć, kluczowym czynnikiem sukcesu każdej firmy. Firma musi być przedsiębiorcza, ale przed nawiasem musi być etyka, etyka, etyka. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Poprosimy o brawa. Zresztą nie musimy prosić, one same się wzbudziły. Bardzo dziękuję. Czy mogę poprosić o ad vocem? Ad vocem, proszę bardzo. Minuta dla ad vocem. Bardzo dziękuję, panie rektorze. Nie mogę sobie powstrzymać się jako doktorantka też tej uczelni do tego, żeby dodać ad vocem do pana wypowiedzi. I tak, tutaj jak próbowała koleżanka też przekazać informację, że my też tak rozumiemy etykę jako to, co organizacja powinna przekazać jak najszerzej swoim wszystkim interesariuszom, otoczeniu, pracownikom, w tym wypadku studentom, absolwentom, wszystkim osobom, które są wokół. Żeby to się udało, potrzebna jest mocna fasada, żeby pokazać właśnie te wartości na zewnątrz. Także zdecydowanie piękny kodeks wpisujący się w grafikę, w logo szkoły jest tym, co widzimy jako pierwsi, kiedy wchodzimy do murów uczelni. Fasadę, wartości. Dziękuję bardzo. To wspaniały przykład tego, w jaki sposób drużyna propozycji wykorzystuje możliwości techniczne debaty, czyli wprowadza pytania, komentarze. Bardziej pomyślałbym, że to jest komentarz niż pytanie, które koleżanka Agnieszka zadała. Rozgłosiła informację, było ad vocem. Drużyna propozycji skorzystała z prawa, które wciąż pozostaje po stronie kolegów z opozycji i zachęcam do tego, aby korzystać właśnie z takiego prawa i wzbogacać naszą dyskusję. A teraz koleżanka Izabela ma głos, czyli drugi głos po stronie propozycji do tezy. Bardzo dziękuję przedmówczyni i przedmówcy za zdefiniowanie, rozumienie tezy poszczególnych słów. Jestem pod wielkim wrażeniem, że to rozumienie i te argumenty są tak zadziwiające z naszymi i osiągamy już na tym etapie niezwykłe porozumienie w tak dyskusyjnym temacie. Na pewno to ciekawe, co kolega powiedział, że wartości można na wiele sposobów interpretować, że te interpretacje często powodują w nas wewnętrzne albo relacyjne, czy organizacyjne, czy konflikty. Jedno jest pewne, jest taka przestrzeń, w której możemy sprawdzić, gdzie w nas są te wartości, jak my lokujemy się w kontekście etyki. Jest to przestrzeń społecznego zaangażowania, to są doświadczenia społeczne, to w organizacjach biznesowych, w środowisku pracy jest wolontariat, na który serdecznie zapraszam. Tam można zrozumieć, można poczuć, można zobaczyć, na ile jest to istotne, ważne, jaki buduje to kapitał, jaką daje to moc organizacji, co uruchamia, a co wygasza. Jedno jest pewne, jesteśmy, mamy spuściznę, tak wielki dorobek, fasadę,
podstawę, filar, właśnie dorobek, cały kapitał wiedzy, ekonomii współpracy, ekonomii współdzielenia, ekonomii społecznej. Mam pytanie. Kolega rektor zgłasza pytanie. Pytanie teraz do koleżanki. Czy koleżanka przyjmuje bądź odrzuca pytanie? Oczywiście przyjmuje. Dziękuję bardzo. Koleżanka powiedziała, że etyka to fasada, filar. Myślę, że to jak to rozróżnić tą fasadę od filaru, bo to są dwa według mnie różne pojęcia. No, są to elementy istotne pewnej konstrukcji, więc one bez siebie też funkcjonować nie mogą. Na pewno powiem, że w naszym rozumieniu, czy to fasada, czy też filar, a więc coś, co ma pewną konstrukcję, nie jest zachwiane. W dzisiejszym świecie nowych technologii ma bardzo blisko do interpretacji państwa strony, czyli kompasu, bowiem w świecie 5D można widzieć przestrzennie i dostrzegać więcej, filtrować więcej, jeśli robi się to oczywiście mądrze, w zgodzie z wyznawanymi wartościami. Wracając do tego, czym jest dla nas dokładnie ta fasada, to oprócz kapitału wiedzy, odnosząc się do ekonomii dobrostanu czy etyki, to również wytyczone. Mamy przecież dyrektywę w sprawie raportowania niefinansowego i tutaj też te interpretacje są plusem, minusem, wiążą się z nimi różne zagrożenia w związku z wskaźnikami na przykład społecznego zaangażowania, gdzie wytyczną główną jest dobrowolność, ale także różne procesy, modele, w tym audyty, w tym szkolenia etyczne, w tym systemy zgłaszania nieprawidłowości. No i najważniejszy papierek lakmusowy, właśnie wolontariat pracowniczy, program w działaniu, gdzie można sprawdzić, czym są i czy są faktycznie obecne, aktualne wartości etyczne. Owszem, mimo tych solidnych podstaw, tracimy cenną walutę, jaką jest zaufanie do siebie. Degradujemy nasze poczucie wartości, przynależności pomimo pozornego sukcesu na scenie społecznej. Zatruwamy nasze środowisko, naszą planetę, stosując różne marketingowe chwyty, zabiegi greenwashingu, sugerując się zielonym listkiem na produkcie, który kupujemy w sklepie. Tracimy cenne, często nieodwracalne relacje międzyludzkie, co prowadzi do izolacji społecznej, do samotności, do zrujnowania kondycji psychicznej. Wybieramy drogi na skróty. Jako menadżerowie, liderzy skupiamy się na efektach krótkoterminowych, zapominając o tym, co między ludźmi, chełpiąc się tytułami, nagrodami, poklaskiem społecznym. Jako obywatele pozwalamy na puste obietnice polityków, nie reagujemy. Jako konsumenci wybieramy produkty oznakowane tęczą, kiedy w równolegle świecie tej samej firmy dzieją się, są łamane prawa pracownicze. Jako eksperci redukujemy etykę do formalnego spełnienia wymogów prawnych. Podsumowując, potrzebujemy uważności, ciągłej edukacji, zwłaszcza w zakresie ekonomii współpracy, kompetencji odróżniania, krytycznego myślenia, ale też empatii. Dla nas istotne jest też wsparcie, nie tylko ze strony edukacji, która dzisiaj produkuje na masową skalę
pruskim systemie osoby pozbawione często odwagi reagowania czy nazywania po imieniu pewnych rzeczy. Społeczna odpowiedzialność mediów to drugi ważny aspekt, który spowoduje naszym zdaniem, że te filary nie będą pękać, które będą naszą ostoją, które będą wyznaczały nam kierunki. Pomagą nam zrozumieć, spojrzeć na pewne zagadnienia z różnych perspektyw, w sposób prezentujący różne sposoby myślenia, w tym też konsekwencje pewnych podjętych wcześniej decyzji. Jednym słowem, etyka w organizacji nie jest tylko luksusem, dodatkiem, ale fundamentem trwałego sukcesu organizacji. Nie tylko na jeden sezon i tutaj wszystko zależy od nas. Zachęcamy do tego, aby łatwiej podejmować etyczne decyzje, wdrażać edukację etyczną, promować i wspierać etyczne media, przychodząc na poligon doświadczeń społecznych, na wolontariat. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękujemy koleżance Izabeli. Proszę bardzo, jest taka możliwość, tak więc szanowny kolego rektorze, kolego Piotrze. Kolego Piotrze, zostańmy, tak? Szanowne koleżanki, ja bardzo dziękuję za wypowiedź, bo znowu ona poparła, że etyka to nie jest fasada. A po drugie, wolontariat pracowniczy, i tu zwrócę się do pani prezes. Przecież to jest podstawowa wartość. Wartość współpracy, wartość robienia dla kogoś dobra, wartość angażowania ludzi dla dobra innych. Dlatego też my uruchomiliśmy program wolontariatu i bardzo się cieszymy ze współpracy. Drogi kolego, bardzo serdecznie dziękuję do tej współpracy. Cieszę się, że w takiej organizacji, w której wartości wdrażane są w życie, mamy przyjemność wspierać Państwa pracowników. Chwileczkę, ponieważ zespół skorzystał już, zespół propozycji z ad vocem, więc nie może koleżanka kontynuować wypowiedzi. Bardzo, bardzo żałujemy, ale niestety takie są zasady dyskusji. Ja jeszcze chcę przypomnieć koleżankom i kolegom, że zdając sobie sprawę z tego, jak trudno wyskoczyć z pewnej formuły komunikowania się, jaką na co dzień uprawiamy, pamiętajmy o tym, aby podczas debaty oksfordzkiej zachowywać na początku przynajmniej zwrot do zarówno marszałka, chociaż powinienem wypowiedzieć siebie na końcu, ale też i do drużyny przeciwnej, jak i do publiczności. Zaczynamy od zwrócenia się do osób uczestniczących w dyskusji, dając im sygnał, że są na równych prawach. Tak więc teraz przekazuję głos do strony opozycji. Kolega profesor Andrzej ma głos. Szanowny panie marszałku, wielce szanowne nasze oponentki i również szanowna publiczności. Muszę powiedzieć, że w tej tezie, którą mamy bronić bądź obalać, jako matematykowi zabrakło mi kwantyfikatora. Bo cóż to znaczy, że etyka jest lub nie jest fasadą? Czy w każdej firmie jest fasadą? Z pewnością nie. Znamy przecież firmy uczciwe i na pewno pokażemy je wskazać. Czy istnieją firmy, w których jest fasadą? No oczywiście istnieją i te już zostały przez nasze wielce szanowne oponentki wskazane. No i w tej sytuacji ja bym chciał się zająć raczej nieporozumieniami, które wokół etyki w biznesie zostały
zbudowane i nadal są rozpowszechniane. Ale zacznę od cytatu z Immanuela Kanta, który powiedział, że etyka jest wiedzą praktyczną. Innymi słowy wyraża to profesor Janusz Czapiński, który mówi, że działanie etyczne obniża koszty transakcyjne. No, na przykład nie trzeba wynajmować drogich kancelarii prawnych, żeby się procesować ze swoim kontrahentem. W ekonomii panuje błędne przekonanie, że kryzys wymusza na firmach działania nieetyczne. No ale prawda jest taka, że to działania nieetyczne spowodowały kryzys, czego dobrymi przykładami są między innymi firmy Enron i Lehman Brothers. Jest też takie błędne przekonanie w praktyce zarządzania, że postępowanie nieetyczne jest konieczne do osiągnięcia sukcesu na rynku. Też to jest nieprawda i to pokazują i badania Gallupa, i indeks giełdowy Human Impact and Profit. Z nieporozumieniami na temat etyki wiążą się również nieporozumienia na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, która właśnie nierzadko jest tą przysłowiową fasadą. Firma, której dyrektorzy i prezes i ludzie, pracownicy z innych szczebli ubierają się w jednakowo kombinezony i malują płot w najbliższej szkole, uważają, że już spełnili swoją powinność etyczną, a jednocześnie korzystają z niewolniczej pracy dzieci, gdzieś na innym kontynencie oczywiście. Więc moim zdaniem etyczna realizacja społecznej odpowiedzialności biznesu powinna polegać na takim przekonaniu twórców i pracowników firmy, że firma to pewne dobro społeczne, które powinno służyć tworzeniu pożytków dla 6 grup interesariuszy. Dla klientów dobry produkt, dla pracowników dobra praca, dla dostawców dobra współpraca, dobre kontrakty, dla właścicieli rozwój firmy i dywidenda, wreszcie dla społeczeństwa, ale też i dla planety. Społeczna odpowiedzialność firmy wobec pracownika z kolei powinna koncentrować się na zadbaniu na takich 3 grupach potrzeb. Potrzeb materialnych, potrzeb społecznych i potrzeb godnościowych. Podstawowe błędy w tym obszarze polegają na tym, że spotykam się z takimi zdaniami, niestety, że ludzie są leniwi i nieuczciwi. Poza nami oczywiście, ale ludzie tak generalnie. W związku z czym do pracy trzeba ich zaganiać kijem i marchewką. To się nazywa systemami motywacyjnymi, które z wyjątkową skutecznością demotywują do dobrej pracy, a zachęcają do różnego rodzaju zagrywek, które ja osobiście nazywam grami wojennymi. Więc tak rozumiana etyka wpleciona w odpowiedzialność społeczną, wpleciona w działanie na rzecz ludzi i świata, to jest ta etyka, która powinna w firmach być coraz powszechniejsza i zresztą jest, może nie jest bardzo powszechna, no ale ja na swojej drodze dydaktycznej spotykam coraz więcej ludzi, którzy mówią, my już tak żyjemy i mówią jeszcze tak, że cieszymy się, że pan to powiedział, że właśnie etyka jest wiedzą praktyczną, bo myśmy nie potrafili nigdy żyć, pracować nieetycznie, ale uważaliśmy, że my jesteśmy, mamy jakiś defekt intelektualny, bo właśnie w ten sposób działamy, co jest bardzo niepraktyczne. Więc powtarzam, etyka jest wiedzą praktyczną. I na koniec zamknę moją wypowiedź również cytatem.
moralność nie jest w zasadzie doktryną czynienia nas szczęśliwymi, ale czynienia nas zasługującymi na szczęście. Bardzo, bardzo dziękujemy. Rozumiem, że to koniec wypowiedzi. I podniosły się brawa. Kolega Andrzej prawie wykorzystał do końca czas, tak, ale to nie jest tak, że czas przechodzi na kolejnego mówcę w waszej drużynie. Widać, tak, jeszcze do tego nie doszliśmy, żeby to wprowadzić do zasad. Możliwe, że po kontakcie z Oxfordem rozszerzymy właśnie taką możliwość. A cały czas zachęcam do tego, aby zadawać pytania swoim oponentom, co na pewno spodoba się publiczności i to wzmocni, podniesie temperaturę dyskusji. Natomiast przed nami wystąpienia ostatnich mówców, właściwie mówczyni oraz mówcy, i głos przekazuję do strony propozycji tezy. Koleżanka Magda ma głos. Czas start. Dziękuję. Drogi marszałku, droga pani sekretarz, droga publiczności i drodzy koledzy z opozycji. Bardzo dziękuję za te argumenty, które wciąż uważamy zgadzają się z postawioną tezą w dyskusji. Zacznę od kwantyfikatorów, które zostały tutaj wspomniane, bo jako absolwentka ekonomii nie mogłabym sobie pozwolić na to, żeby wspomnieć, że mamy kwantyfikatory predyktatach, które są drugiego rzędu i możemy powiedzieć o tym, że prawie wszystkie obiekty mają pewną wartość albo istnieje dużo obiektów o pewnej własności. W związku z tym możemy uznać, że etyka to tylko fasada w organizacji dla prawie wszystkich obiektów lub dla obiektów o pewnej dużej ilości obiektów. Wracając jednak do toku argumentacji i do tego, co zostało już wspomniane przez moje koleżanki, media faktycznie pełnią znaczącą odpowiedzialność, jeżeli chodzi o przekaz. Dlatego pozwolę sobie przywołać kilka tytułów z ostatniego czasu, tytułów nagłówków mediowych. Iwan Chouinard, miliarder, który pozbył się całego majątku. Tyle mogę zrobić. Iwan Chouinard oddaje Patagonię, naturze. Założyciel Patagonii oddał firmę, aby pomóc w walce z kryzysem klimatycznym. W ten sposób chce ratować planetę. Właściciel znanej marki oddaje swoją wielomiliardową firmę, aby walczyć z kryzysem klimatycznym. I w końcu właściciel marki Patagonia oddaje ją w ręce ziemi, rezygnuje z miliardowego majątku, naszym udziałowcem została ziemia, matka ziemia została jedynym udziałowcem marki Patagonia. To są właśnie przywołane tytuły czołowych mediów, które chwilę po tym, jak założyciel i właściciel Patagonii ogłosił swoją decyzję we wrześniu 2022 roku, że przekazuje 98% udziałów w firmie właśnie Patagonia specjalnie powołanej organizacji pozarządowej Holdfast Collective, działającej na rzecz środowiska. Któż z nas nie zna Patagonii? Firma sprzedająca ubrania outdoorowe, sprzęt spinaczkowy, która od lat jest na sztandarach jako wzór odpowiedzialności za środowisko i ludzi, co zostało już też powiedziane. Firma, która stała się przykładem dla wszystkich, jak powinniśmy myśleć o prowadzeniu biznesu i zrównoważonym rozwoju. I tutaj wymienia żłobek dla dzieci pracowników, weganizm i wegańskie potrawy w pracowniczej kantynie, elastyczny czas pracy, a podczas niego surfowanie, jazda na nartach, wspinaczka, wszystko mile widziane. Wolontariat pracowniczy oczywiście również jako ważny element pracy. Dalej, wieloletnie gwarancje na produkty zakupione przez klientów i w końcu kampanie przeciwko konsumpcjonizmowi. Ale właśnie te same media, które po tym jak Iwan Chouinard ogłosił swoje decyzje, oprócz wielu zachwytów i wielu peanów na temat tego, doszukały się kilku wątpliwości. I te same media opisały sytuację, że te 2% Patagonii, które nie zostało przekazane na rzecz tej organizacji, ale 100% głosów właścicielskich zostaje w rodzinie Chouinard. I dzieci Iwana dziedziczą
w ten sposób firmę i dalszy sposób będą decydować o firmie. A wszystko dlatego, żeby nie zapłacić 40-procentowego podatku spadkowego. Iwan, zakładając Holdfast Collective, czyli organizację non-profit, która ma taki zwany status 501c4, został zwolniony z podatku od darowizny. W przypadku firmy o wartości 3 miliardów dolarów ten podatek wyniósłby... Pytanie. Miliard dolarów. Pojawia się pytanie, czy koleżanka przyjmuje pytanie? Oczywiście. Czy to jest działanie niezgodne z prawem? Niezapłacenie podatków to jest pytanie, które zostawiam Państwu, publiczności do decyzji, ponieważ za chwilę w tym wywodzie... Nie, chwileczkę. To jest drugie pytanie do koleżanki podczas tej wypowiedzi. To odpowiadając pytanie, jeżeli coś jest niezgodne z pytaniem, z prawem, a czy jest etyczne w takim stopniu, czy zawsze wszystko, co jest etyczne, jest niezgodne z prawem, czy coś, co jest niezgodne z prawem, jest zawsze nieetyczne? Tak. Czy coś, co jest zgodne z prawem, może być nieetyczne? No właśnie. Idąc dalej, jednocześnie też właściciel zaoszczędził też na podatku od zysków kapitałowych, tu jest kwota 700 milionów dolarów, które musiałby zapłacić rządowi federalnemu Stanów Zjednoczonych. No i tak, etyka w organizacji to tylko fasada, bo to, tak jak już zostało dzisiaj powiedziane w wypowiedziach moich koleżanek, to jest główna, efektywna, najbardziej widoczna część organizacji. Dokładnie ta, do której my jako przyszli pracownicy, pracownice, klienci, klientki, partnerzy biznesowi, media, interesariusze mamy największy dostęp. To jest dokładnie to fasada pełniąca funkcje reprezentacyjne, która wyróżnia daną organizację wobec innych organizacji. I tak, etyka w organizacji to tylko fasada, ale to dobrze. Bo to dobrze, dlatego że potrzebujemy takich fasad. Nie oszukujmy się, że celem działania organizacji czy firmy są szczytne wartości i cele charytatywne. Nie. Że organizacje firmy działają wyłącznie na rzecz innych. No też nie. Organizacje firmy mają swoje cele, mają swoje KPI-e, jakbyśmy powiedzieli w żargonie korporacyjnym. I oczywiście, że etyka to tylko fasada, ale to jest dokładnie ta fasada i ta część, którą organizacja chce pokazać na zewnątrz. Jak chce stworzyć swój wizerunek, jak chce wykreować opowieść o sobie. I uważam, że to dobrze, że ta rola etyki jako fasady jest idealna, bo dzięki temu jest autentyczna, transparentna i odpowiedzialna. To od ludzi. Od właścicieli, właścicielek, inwestorów, akcjonariuszy, zarządów, rad nadzorczych, audytorów, instytucji nadzorczych, mediów, ale też pracownic i pracowników zależy, jak ta fasada będzie realizowana wewnątrz. I wracając do Patagonii, to czy decyzja, którą podjął Iwan Sinart, jest złą decyzją? W końcu przecież dzięki temu nie tylko wywołał globalną dyskusję, stał się inspiracją dla innych właścicieli i właścicielek firm, ale przede wszystkim konsekwentnie zrealizował to, o czym mówił od początku założenia firmy i wtedy, kiedy w 2001 roku założył fundusz 1% dla Ziemi. Iwan Sinart kończy książkę o sobie tymi słowami. Patagonia nigdy nie będzie w pełni odpowiedzialna społecznie. Nigdy nie uda nam się wytworzyć produktów, które w żaden sposób nie zaburzyłyby równowagi środowiska naturalnego i nie wyrządzały mu szkód. Deklarujemy jednak, że nie będziemy ustawać w wysiłkach. I takiej deklaracji, takiej fasady, takich wysiłków potrzebujemy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo koleżance. Bardzo, bardzo dziękujemy. Widzę, że kolega Piotr zgłasza jeszcze chęć zadania pytania, ale ad vocem już skorzystaliście z prawa do ad vocem. Tak, przypomnę, że to jest raz na całość debaty. I cóż, jesteśmy teraz w finale. Tutaj ostatni głos będzie należał do kolegi Pawła, który wypowiada się po stronie opozycji.
Przypomnę jeszcze raz o możliwości właśnie zadawania pytań, komentowania. To już też ostatni moment, żeby korzystać z tego prawa przez koleżanki z propozycji tezy. Kolego Pawle, rozpoczynajmy. Czas start. Wielce szanowny marszałku i jego równie szanowna sekretarko, droga publiczności, wielce szanowne reprezentantki propozycji, moi drodzy koledzy z opozycji. Chciałbym bardzo podziękować za ten wspaniały strumień komentarzy, które początkowo wprawiały nas w lekkie osłupienie swoją łagodnością dobierania się do tematu fasady i fasadowego traktowania etyki w biznesie. Ale na koniec z takim wspaniałym twistem zakończony przez drogą koleżankę mówiącą o Patagonii, no dolaliśmy benzyny do tego ogniska wreszcie troszeczkę, za co bardzo dziękuję. Chciałbym jednakże zwrócić uwagę wszystkim tutaj zgromadzonym na to, że między nami nie ma jakiejś ogromnej opozycji. I to jest zastanawiające, dlatego że wszystkimi nami, łącznie pewnie z twórcami tego projektu, debaty, kieruje jakaś taka potrzeba, oczekiwanie, że ten biznes będzie jednak bardziej etyczny. To na przykład zauważyliśmy, gdy koleżanki z propozycji, zamiast dobrać się ostro tutaj do skóry różnym biznesom nieetycznym, szalenie łagodnie potraktowały temat, mówiąc o tym, że fasada to jest fragment budynku, że to nie jest jakaś fikcja, którą organizacja buduje w celach greenwashingowych i tak dalej, i tak dalej. Także to budziło nasze pewnie po tej stronie zdumienie, że ta łagodność mimo wykopanego ewidentnego rowu genderowego między naszymi drużynami jednak się tutaj pojawia. Trudno nie odnieść się do przykładu Patagonii, szczególnie mnie osobiście, ponieważ reprezentuję ten ruch w Polsce, a Patagonia jest B Corpem, czyli Benefit Corporation, jednym z najbardziej sztandarowych takich brandów, które stoją za tą marką i za ruchem prawie 7000 firm na świecie, które używają biznesu do tego, żeby ten świat zmieniać na lepszy. Bardzo dziękuję za ten cytat na koniec, dlatego że on ujawnia, że jednak te intencje założyciela Patagonii, który założył tę firmę jednak po to, by zmieniać świat na lepsze, były prawe, etyczne i zgodne z zasadami. Był tam typowy przykład właśnie integralności etycznej od początku do końca. Oczywiście, co z mojej perspektywy bywa typowe dla naszej szerokości geograficznej, możemy się dopatrywać tutaj różnych niecnych scenariuszy i jakichś dziwnych, podejrzanych racjonalności. Natomiast proponowałbym, żebyśmy się zastanowili nad całościowym impaktem tego, co robi Patagonia dla świata. Patagonia, ale także te tysiące firm, które wybierają drogę etycznego biznesu. Chciałbym też zwrócić nam uwagę na nawet ostatni miesiąc, bo widzimy, że jakaś istotna zmiana, wejście nowego paradygmatu społeczno-gospodarczego, nowego pomysłu na kapitalizm dzieje się na naszych oczach i to dzieje się w niezwykłej intensywności. Zwróćcie, drogie koleżanki z propozycji i koledzy z opozycji, jak również szanowna publiczności, nie wykluczając oczywiście wielce szanownego marszałka i panią sekretarkę pana marszałka. Gdy tylko spojrzymy nawet na ostatni miesiąc, jak wygląda w świecie, w Europie. Na początku maja, ledwie miesiąc temu, w Amsterdamie odbywa się spotkanie ponad 1200 liderek i liderów biznesów globalnych, nie tylko w skali europejskiej, czyli Be for Good Leaders Summit, gdzie zostaje powołana kooperatywa tych firm, liderów, liderek, która ma zmierzać do wykorzystywania biznesu jako siły do naprawiania świata. Odbywa tam się też 10. rocznica ruchu B Corp, o którym przed chwilką wspominałem. Ledwie chwilę potem mamy sesję Parlamentu Europejskiego Beyond Growth, gdzie politycy i polityczki debatują na temat paliw kopalnych, na temat etyki w biznesie.
To byłyby rzeczy nie do pomyślenia 10-15 lat temu. Ten Parlament, Komisja Europejska zmieniają prawo, o czym drogie koleżanki z propozycji nam zaznaczyły. Takie prawo, które wprowadza taksonomię, które wprowadza dyrektywę Director's Duty of Care, gdzie już nie tylko zarządy, ale dyrektorzy będą zobowiązani do tego, żeby brać pod uwagę potrzeby wszystkich interesariuszy. To jest nas tu zgromadzonych, społeczeństwa, konsumentów, ale też matki natury i przyszłych pokoleń. To są też interesariusze. To jest ogromna zmiana fundamentalna, która wprowadza nowe regulacje. Oczywiście potem nie wiadomo, jak one będą wprowadzane, czy wszyscy tutaj powinniśmy to traktować jako przedmiot wspólnej troski. W tym samym maju, 2 tygodnie temu, odbywa się spotkanie Change Now w Grand Palais w Paryżu. 40 tysięcy changemakerów, inspiracji, inicjatyw, innowacji, narzędzi biznesowych. To jest ogromna skala. Jesteśmy tego częścią. To wszystko się dzieje, ale też my podlegamy oczywiście, jak to w przypadku tego typu zjawisk, ogromnemu naciskowi tego poprzedniego systemu. Tego systemu, który zgodnie z Miltonem Friedmanem uważał, że jedynym zadaniem dla biznesu jest prowadzić biznes dla właścicieli tego biznesu i najważniejszym naszym zadaniem jako ludzi prowadzących biznes jest dostarczyć zysk. Otóż to, co było powiedziane 50 lat temu przez Miltona Friedmana, odchodzi na szczęście do historii. Oczywiście, że jest opozycja wobec tego typu podejścia. Choćby warto tu przytoczyć 25 stanów w Ameryce, które głosami republikanów sprowadziły administrację Bidena do sądu, żeby nie wprowadzać regulacji ESG w praktyce tych instytucji. Ale proszę Państwa, przywołajmy Gandhiego tutaj, bo to jest warte, żeby to powiedzieć na zamknięcie tej dyskusji. Najpierw Cię ignorują, potem się z Ciebie śmieją, potem z Tobą walczą, a na koniec wygrywasz, czego Państwu, naszej planecie, przyszłym pokoleniom i sobie życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękujemy. Także za idealne wykorzystanie czasu. Kolega Paweł Niziński zakończył tę część debaty oksfordzkiej, która analizuje tezę, czy etyka w organizacji to tylko fasada. I teraz szansa na wypowiedzenie się Państwa, jeśli któraś z pań, któryś z panów będzie miał ochotę, ma ochotę zabrać głos, skomentować to, co usłyszeliśmy, to jest to moment, aby to zrobić w tym momencie. Można wyraźnie opowiedzieć się po stronie propozycji albo opozycji tezy. Na razie nie widzę. Widzę, że panowie podnoszą ręce, więc zachęcamy do tego, żeby zabrać głos. Można podejść na środek sceny. Przekażemy jeden z mikrofonów panu. Proszę bardzo. Ma pan 2 minuty maksymalnie na skomentowanie. My damy znać sygnałem, czyli 1,5 minuty, później sygnał i jeszcze 0,5 minuty na dokończenie komentarza. Proszę się nam przedstawić. Rektor powiedział, jestem twórcą właśnie naszego kodeksu, ale nie tylko kodeksu, bo także tak zwanej infrastruktury, czyli właśnie tego wszystkiego, co doprowadziło do tego, że mamy komisję etyki, mamy rzecznika etyki, rozpatrywanie tych spraw. Także można powiedzieć, że etyka. Coś już nie działa, tak? A dobrze. O masz. Dobrze. Ja chciałem tutaj powiedzieć, że jeżeli byśmy etyka w organizacji to tylko fasada, ja bym to rozumiał no właśnie jako zadanie takiego pytania, czy rzeczywiście etyka może działać w organizacji i czy jest jakiś problem w ramach samego kapitalizmu, gdzie etyka nie działa.
Bardzo interesującym przykładem, gdzie etyka może być jedynie fasadą, są firmy, w których ze względów organizacyjnych postępuje się nieetycznie. To znaczy jedna sprawa, dylerzy samochodów używanych. To jest taki klasyczny przykład dla studentów, kiedy właśnie tutaj pewien rodzaj kłamstwa, niedopowiedzenia jest. Druga sprawa to firmy, które zaczynają pisać prospekty na giełdę. Także piszą tam niestworzone rzeczy. I to rzeczywiście w stosunku do tego, że one ukazują się jako etyczne, to jest właśnie fasada. To jest właśnie fasada. To są właśnie te problemy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Poproszę o brawa. Tak jest. Wiem, że pan również zgłaszał chęć zabrania głosu, tak więc zapraszamy do nas. Co istotne, jeszcze nie poprosiliśmy pana o zaprezentowanie, po której stronie propozycji czy opozycji pan się opowiada. To jeszcze jest też ważna rzecz, aby... Oczywiście nam to... po stronie opozycji. Kilka lat przepracowałem w tej sprawie, żeby utwierdzić argumentację właśnie opozycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tomasz Dołęgowski. Króciutko się może... Tak stanę, żeby... Proszę trzymać bliżej mikrofon. Tak, króciutko się może przedstawię. Jestem, działam też przy debatach oksfordzkich. Jestem wiceprzewodniczącym Rady Naukowej przy Akademickich Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich. Oprócz tego z moim kołem naukowym też książkę wydaliśmy o debatach. Też w swojej działalności dydaktycznej też staram się debaty wprowadzać. Ale tak wracając do samego tła tutaj właśnie. W tej debacie troszeczkę powiem szczerze, zabrakło mi tej właśnie ostrości, o której ostatni mówca powiedział. Znaczy wydaje mi się, że jeszcze fajniej by było, że to była ciekawy przejaw dialogu z elementami debaty, natomiast sama debata wymaga też takiego troszeczkę pazura bardziej ostrego. Chociaż ja osobiście uważam, że połączenie debaty z dialogiem jest właściwie czymś bardzo kluczowym, bardzo potrzebnym. No ale debata to debata, dialog to dialog. Dialog jest bardzo niezbędny, ale w debacie też musi być ta ostrość. Proszę bliżej mikrofon. Tak. Przepraszam. Nie dosłyszałem siebie. Natomiast mam takie takie dwa pytania, a właściwie prośbę o ustosunkowanie się. Mój znajomy wykładowca etyki biznesu w Minnesocie, już emerytowany profesor Norman Bowie, napisał książkę pod tytułem Corporation as a Moral Community. Korporacja jako moralna wspólnota, czy etyczna wspólnota. I to jest pytanie właśnie, czy to nie jest jakby pojęcie kluczowe tutaj. A drugie pytanie, czy mówiąc o etyce w organizacji, że jest to tylko fasada, czy nie chodzi też o to, że niebezpieczeństwo istnieje ideologizacji tematu? To znaczy albo z lewa, albo z prawa. Na przykład nawet język może być ideologiczny. Tak więc pozostawmy te pytania jako pytania retoryczne, a od pana oczekiwalibyśmy opowiedzenia się po którejś ze stron. Powiem tak. Miałem silną pokusę poprzeć propozycję, bo uważam, że niebezpieczeństwo istnieje. Natomiast wydaje mi się, że lepiej poradziła sobie z tematem opozycja. Dziękujemy bardzo. Nie tylko dlatego, że jest pan rektor. Dziękujemy bardzo za wypowiedź, za pana obecność, aktywną obecność. Jeszcze jedna szansa dla którejś z pań. O, widzę, że pani, są dwie panie. Jeśli skrócimy, ponieważ musimy dbać o czas, nasz wspólny zasób. Jeśli panie zgodzą się na wypowiedzi po minucie, będzie nam bardzo miło. Zgoda? Dobrze, zapraszamy. Dzień dobry, nazywam się Magda Ginen, reprezentuję firmę Talent Chase.
I chciałam skomentować tutaj taki obszar, o którym mówiliśmy, że w kodeksie etyki są zawarte wartości. Te wartości są nazwane, wymienione i to są wartości, które są wartościami organizacyjnymi. Ale wiemy, że organizacje tworzą ludzie. Każdy z nas w swoim głębokim, ukrytym ja ma swoje podstawowe wartości. I teraz zastanawiam się, czy Państwo tworząc te wartości, definicję tych wartości, wzięli też pod uwagę, że ludzie mają różne wartości. Różne wartości osobiste, które wynieśli z systemów wychowania. W związku z tym pytanie, czy etyka to tylko fasada, jeżeli wartości, które są przedstawione przez organizację, mogą być traktowane jako fasadę? No i ja jestem po stronie propozycji tezy. Bardzo dziękujemy. Proszę przekazać mikrofon koleżance. Izabela Książkiewicz. Ja mam taką uwagę do Państwa, że tutaj bardzo podoba mi się postawione pytanie. Etyka w organizacji to tylko fasada. Ale do tezy przekonał mnie paradoksalnie wystąpienie pana Andrzeja Lickle. Zwrócenie uwagi na te kwestie, które właśnie powodują, że można powiedzieć, że możemy właśnie dyskutować o tym, że mamy więcej do czynienia z tymi zasadami nieetycznymi. Rozumiem, że wyczerpałam, ale to taki paradoks tutaj się pojawił, że znalazły panie po prostu wsparcie w opozycji. Głosowałam za tutaj w pani tezą, ale przekonała mnie grupa pana rektora. Rozkład głosów w ostatniej fazie wskazuje na to, że rzeczywiście nasza debata miała dynamiczny przebieg, chociaż są różne opinie, że mogłaby być bardziej dynamiczna. Tak więc wydaje mi się, że będziemy mieli o czym dyskutować po samej debacie, to na pewno. Bardzo, bardzo dziękuję dwóm stronom, propozycji i opozycji, szanownym koleżankom i kolegom, Państwu za udział w dyskusji, ale to jeszcze oczywiście, że nie koniec, dlatego że przed nami też głosowanie publiczności, ale zanim to zrobimy, poprosimy o pokazanie QR kodu. Jeszcze raz, to jest QR kod, który posłuży nam do zebrania Państwa głosów po dyskusji, a za chwilę poprosimy koleżankę Ewę o zaprezentowanie jednego i drugiego, czyli tego, jak rozkładały się głosy przed i jak rozłożą się głosy po dyskusji. Jesteśmy bardzo ciekawi tego głosowania na pewno. Widzę, Ewo, że jesteś już gotowa. Głosowanie trwa, a ja przypomnę, że zwolenniczki wniosku argumentowały, że mocna fasada, która jest potrzebna każdej organizacji, czasami pęka, ponieważ tę fasadę tworzą pracownicy i oni powinni być odpowiednio zarządzani, kierowani przez zarząd, że to od zarządów wiele, bardzo wiele zależy, w jaki sposób ta etyczna fasada funkcjonuje i po co ona jest potrzebna w organizacjach. Pojawiła się kwestia kwantyfikowalności, która chyba pozostaje do dalszej dyskusji na pewno. Z drugiej strony przeciwnicy mówili o tym, że podkreślali sferę praktyczną, że działania etyczne obniżają koszty transakcyjne, jak stwierdził kolega Piotr, cytując znanego ekonomistę. Mieliśmy też jakże istotne sformułowanie, jak mi się wydaje, że potrzebujemy nowego kapitalizmu, bardziej etycznego, nie tylko dla właścicieli biznesu, że biznes i ten nowy kapitalizm uwzględniać w swoich działaniach wszystkich interesariuszy. Wydaje się, że w obszarze właśnie naszych rozważań nie wyczerpaliśmy wszystkich możliwości, ale na pewno ta dyskusja powoduje, że posuwamy się dalej w zrozumieniu etyki w organizacjach. I cóż, i nie pozostaje nam nic innego, jak poprosić koleżankę o zaprezentowanie tego, jaki mieliśmy wynik głosowania przed i głosowania po debacie.
Ewo, widzę, że szkoda, że nie pokazujesz swojego hasła. Tak więc już w tym momencie będziemy mogli pokazać Państwu, jak wyglądało. Proszę bardzo, to jest przed, czyli przed, na początku naszej dyskusji. Tak, rozłożyliście Wasze głosy, że większą przewagę miała negatywna odpowiedź, czyli tutaj taki pozytywistyczny rys się ujawnił. Natomiast zobaczmy, jak prezentuje się rozkład głosów po dyskusji. I znowu jesteśmy świadkami po prostu niezwykle sprawnego działania koleżanki Ewy, która pokazuje nam, że właściwie jest tak samo. Jest tak samo, że z tym pozytywnym przesłaniem zostawiam Państwa. Etyka w organizacji to nie tylko fasada, chociaż przewaga głosów nie jest bardzo duża, co może też prowokować nas do kontynuacji tejże dyskusji, za którą bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Świętujmy dalej. Wspólnie Dzień Wartości Szkoły Głównej Handlowej. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i do zobaczenia na kolejnej debacie.